Dzień dobry Państwu, znajdujemy się w klubie muzycznym CSK. Tego klubu melomanom z Lublina i z okolic chyba nie trzeba przedstawiać, a zwłaszcza miłośnikom jazzu. A skoro o jazzie, z nami dzisiaj pan Wojciech Mościbrocki, przepraszam, spiritus movens tej sceny jazzowej. Coś może o klubie, kilka słów, jak powstawał i co się działo do tej pory. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Paniom, dobry wieczór Panom. W tych przestrzeniach zwykle witam tak Państwa, którzy odwiedzacie klub muzyczny CSK. Jest to w jakiejś części moje dziecko i projekty, które tutaj przedstawiamy, to są wykonawcy i muzyka, którą większość z nas bardzo lubi. My poruszamy się w strefie mainstreamowej. I tak jak Damian powiedział, ten klub skupia w sobie takie pierwiastki tego jazzu i tej muzyki, która porusza i wzrusza. I tak do tej pory te koncerty się tutaj odbywały i takie były. Widzicie Państwo przestrzeń klubu, jej fragment. On za chwileczkę zostanie zabudowany przez naszych kolegów z techniki. Tu wielki pokłon dla nich, ponieważ zawsze po koncercie moi koledzy muzycy gratulują profesjonalizmu i tego, co nasi koledzy tutaj potrafią zrobić, żeby ten dźwięk i odbiór koncertu był na najwyższym światowym poziomie. I ten poziom pokażemy już niedługo, bo w najbliższy czwartek będzie z nami Piotr Lemanczyk i Standards Group. I takie utwory, choćby nawiązania bezpośrednio do Coltrane'a i Davisa. Klasyk. Tak. Taki był zamysł i rozmowa z Piotrem i Tomkiem, menadżerem, żebyśmy zaprezentowali taki, nazwałbym to tak encyklopedyczny wykład muzyczny, ponieważ we czwartek o godzinie 19 w klubie muzycznym CSK będziemy mieli taką małą encyklopedię polskiego jazzu. O Piotrek Lemańczyk, kontrabasista wyjątkowy, teraz pracują nad nowymi projektami i programem Leszka Możdżera, Dominik Wania, laureat ostatniego Fryderyka, Maciej Sikała. No to nie ma co więcej dodawać dla kogoś, kto lubi i orientuje się w jazzie, a dla tych, którzy jeszcze nie znają, no to jest Elektromagnes i Sebastian Frankiewicz na perkusji. Naprawdę będzie to bardzo wyjątkowy koncert. I zapraszam serdecznie oczywiście. I warto też dodać, że będą autorskie kompozycje pana Piotra Lemańczyka, bo tak przynajmniej zapowiedział. Także pełen przekrój. No, staramy się budować program tak, by artyści mogli wypowiedzieć się w pełni, czyli pokazać swoją maestrię, wirtuezerię, ale też zagadać z publicznością, żeby publiczność czuła się, i to zawsze dbamy o to, że po koncertach można porozmawiać z artystami, można kupić płyty, zabrać sobie choć fragment koncertu do domu. Kolejny artysta, który zagości właśnie w klubie muzycznym CSK i nie po raz pierwszy, to Piotr Schmidt, a z projektem wyjątkowym, można by powiedzieć, że to będzie prawdziwe święto to jazzowe, bo takiego artysty jak Krzysztofa Komedy to nie trzeba przedstawiać nikomu, nie będą to utwory, które są znane bardzo szerokiej publiczności. To tak naprawdę odkrywka. No to jest rzecz wyjątkowa. Krzysztof Komeda napisał dla niemieckiej telewizji, taka moja ukochana europejska ojczyzna, tak w wolnym tłumaczeniu, nazwijmy to tak. I część z tych projektów, które napisał, nigdy nie została skonsumowana. Mówię takim językiem FMCG, ale no tak jakoś mi to przyszło do głowy. I zostały te jego rękopisy odkryte w Bibliotece Narodowej i zaproponowano Piotrowi Schmidtowi, wybitnemu polskiemu trębaczowi, młodego pokolenia, ale bardzo, bardzo pracowitemu, mega zdolnemu, a przede wszystkim człowiekowi kreatywnemu. I opracował całość tego projektu, który nazywa się Komeda Anno 1957-2022.
I ten koncert będzie w klubie CSKA. Premiera tego projektu muzycznego była w czerwcu, pod koniec czerwca, 26 koncertowa, 25 chyba płyta ukazała się. Tą płytę będzie można kupić, będzie można się spotkać z muzykami, którzy będą z Piotrem. Piotr no, powoli będzie chyba rezydentem klubu muzycznego, bo w wielu projektach, a jest bardzo aktywnym muzykiem, bardzo często u nas gości i no, jest bardzo lubiany i akceptowany przez naszą publiczność. To będzie naprawdę mega koncert. Ja nie chcę się wgłębiać w szczegóły, bo to będzie na koncercie, ale to jest projekt wyjątkowy. Grudniowy koncert przyniesie zupełnie inny klimat, bo bardziej wokalny, czyli oczywiście Wojciech Myrczyk kwartet. I dlaczego warto się wybrać? A to będzie dosyć już bardzo po Mikołajka, bo 8 grudnia, zima. No to taki może być lekko spóźniony prezent dla kogoś bliskiego. Wojtek Myrczyk to jest od wielu lat numer jeden wokalistyki jazzowej w Polsce. No, człowiek z ogromną charyzmą. No, może nie jest to istotna informacja, ale jeżeli Państwo widzieliście albo będziecie mieli ochotę zajrzeć do magazynu Jazz Forum i zobaczyć okładkę, na której jest zdjęcie Wojtka, no bo Wojtki to fajne chłopaki, to proszę zobaczyć, to jest Bert Reynolds. To jest nie tylko niezwykły wokalista, ale mega przystojny mężczyzna z bardzo fajnym projektem, który będzie w pewien sposób trochę okraszony niespodziankami okresu, w którym będzie ten koncert w naszym klubie grany. Celebrating of Journey, to jest ostatnia płyta. Wojciech nie jest bardzo płodnym artystą i tych płyt ma niewiele, ale może właśnie przez to jest tak pożądany w szerokim tego słowa rozumieniu. Bardzo, bardzo polecam, bardzo. Grudzień w ogóle jest takim fajnym miesiącem, ale taki koncert, gdzie będziecie mogli Państwo sobie zabrać pod choinkę taką fajną pamiątkę. I tym koncertem zamkniemy 2022 rok. I z pewnością powitamy Państwa w nowym roku z nowym programem. Tak, ten program jest w jakiejś części już szykowany. Będzie parę niespodzianek, ale to już jest jakby siłą rzeczy normalne w klubie muzycznym CSKA. Chciałbym powiedzieć o pewnym koncercie. Nie chciałbym zdradzać kulis Państwu, ale powiem tak, że w październiku mieliśmy zaplanowany koncert. Niestety artysta, który jest częścią składową projektu muzycznego Kasi Pieczko pod tytułem Norwid, jest bardzo wziętym aktorem i terminy, które ma, są no, nie do pogodzenia. I ten koncert prawdopodobnie odbędzie się w listopadzie. Ale to że nie mówię daty konkretnej, bo musimy mieć od managementu potwierdzenie, to zachęca Państwa do tego, żeby śledzić nasz Facebook, no lajkować oczywiście, ale też zapraszam do propozycji, ponieważ program jest jakby programem autorskim moim, ale często po koncertach spotykam się z Państwem i rozmawiamy. A może to, może kto. No ja jestem skupiony bardziej na artystach sceny polskiej, ale wszystko przed nami. Mam nadzieję, że ten rok zakończymy o czasie i z bisami. A nowy, no coś tam nowego przyniesie. No. Uważamy, że Kasia Pieczko i projekt Norwid to jest premiera wrześniowa, więc mamy taki bardzo gorący temat, no ale tu jest no, ten konflikt interesów między wykonawcą muzyki, a wykonawcą słowa.
Ale mam nadzieję, że to nam się uda i management Kasi zapewnia, że będzie wszystko ok. Więc proszę Państwa, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście przyjechali do nas, a do nas przyjechać jest cudownie, bo zjeżdżacie Państwo na parking podziemny na minus jeden i od razu, zamykając samochód, udajecie się Aleją Gwiazd i jesteście Państwo w klubie muzycznym CSKA. Suchą nogą, bez zimna, no bo taki już nam czas się zbliża. Zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszamy, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I do widzenia w klubie muzycznym CSKA. Do zobaczenia.